To jest po prostu jakaś bajka. Jeszcze wczoraj nagrywanie jakichś programów na konstruktorskiej z Borkiem, z Polem, ze Smokowskim, z innymi ludźmi, a dzisiaj... Nie mogę w to uwierzyć. Dzisiaj lecimy po to, aby odebrać najbardziej prestiżową nagrodę w Bollywood. Zostałem aktorem w Bollywood i to jakże cenionym. Wynajęto nam prywatnego Boeinga. Mamy wspaniałe warunki. To wszystko jest, zobaczcie, jak to jest wykonane, jak my lecimy w ogóle. Szampan leje się strumieniami. Tak właśnie wygląda dzisiaj moje życie. I myślę, chcę, pragnę, aby to był dopiero początek. Na pewno mi nie odbije, bo dlaczego miałoby mi odbić? Chyba nie ten rocznik, co zamawialiśmy. Dlaczego miałoby mi odbić, ale jest wspaniale. Bardzo się cieszę, że nasz film został tak pozytywnie odebrany, bo dużo pracy nas kosztował. Dużo wydaliśmy na ten film, dużo też naszej energii poszło na ten film. Wydaje mi się, że to jest naprawdę wielkie kino. Wydaje mi się, że to jest kino, o którym jeszcze usłyszy cały świat i że to nie jest tak, że na jednej części tego filmu się skończy. Już dostajemy zapytania z innych wytwórni. Czy jest możliwa kontynuacja tego filmu? Mimo, że skończył się w taki sposób, że wydawałoby się, że trudno będzie nagrać drugą część, ale oczywiście jest to możliwe. Ale o tym wszystkim zdecydujemy po odebraniu nagrody. Na razie lecimy po nagrodę. Będziemy się widzieć z największymi Bollywood i bądźcie ze mną. Będę wam to wszystko opowiadał, będę to dla was relacjonował. Ah, idea bien, qué se mira. Oh, ¿y qué car? Change carne, ¿no? ¿Y qué? Tutaj już widzimy, że scena, którą nagraliśmy w nowym naszym filmie, najnowszym, stała się już w Indiach kultowa i oddają ją na murach graficiarze. Jestem tym zaszczycony, po prostu zobaczcie. Parą statkiem w piękny rejs. Statkiem na parę w piękny rejs. To jest dzień, na który czekałem całe swoje życie. Zobaczcie, ile publiczności przyszło specjalnie zobaczyć, jak odbieram jedną z najbardziej prestiżowych nagród indyjskiego kina. I po prostu warto było przejść całą tę drogę, cierpieć, borykać się z przeciwnościami, walczyć z osobami, które wątpiły, które podcinały skrzydła. Ale Walt Disney kiedyś powiedział, jeśli możesz coś sobie wymarzyć, to możesz to osiągnąć i po prostu to mi przyświeca. Wzruszyłem się, po prostu głos mi się łamie, ale sam jeden wiem, ile wyrzeczeń mnie to wszystko kosztowało. Ale dzisiaj właśnie obecność moich najbliższych z Indii, zaproszonych przeze mnie gości, ludzi, którzy pracowali przy moich filmach, jest dla mnie najważniejsza. Cieszę się, że oni tu są. Będziemy wspólnie świętować ten sukces do samego rana. Dziękuję. समस्त दुनिया की दुनिया में किन-किन लोगों का योगदान और मेहनत रही है तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे बॉलीवुड स्टूडियो के लिए मला बेवकूफ बना तो काय
मैं? मैंने कहा भाई साहब मैं कपिल शर्मा नहीं हूँ, तू है? मैंने कहा हाँ हूँ, क्या करेगा? बोले जाल लगता नहीं है। फेवरेट स्टार एक्टर इंडियन? नतालिया यानोशिक। नतालिया ये कौन है? आई थिंक सो शायद हॉलीवुड राइट? या मेबी या नेक्स्ट अंग्रेजी। गुलाबी आंखें जब तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। Ciężko jest być gwiazdą Hollywood. Te podróże mnie wykończą przede wszystkim. Wczoraj był fantastyczny dzień. Odebraliśmy nagrodę. Była impreza do rana. Leczę kaca cały czas. Yes. Thank you. Tylko upiję łyka i pan mi od razu dolewa. Jakby takie są standardy tutaj. Mam na pokładzie obsługę, która dba o mnie na każdym kroku. Mam po prostu prywatny samolot i on jest do mojej dyspozycji, bo powiedziałem, że nie będę latał rejsowymi samolotami do pracy tam. I oni powiedzieli, że to nie jest problem, że w porządku, że dadzą mi tego Boeinga i mam go do swojej dyspozycji. Może. A
ciężkie jest to życie. Ciężkie. Nie wiem, ile jeszcze wytrzymam w takim rytmie i nie wiem, czy chcę to robić, bo ciężko jest być gwiazdą, naprawdę. Nawet te... Nawet te truskawki, zobaczcie, takie niedojrzałe. Mam nadzieję, że nigdy mi nie odbije od sławy i od pieniędzy. Ci, co mnie znają, wiedzą, że zawsze byłem i jestem normalny. Bardzo się cieszę, że wczoraj przy okazji tej gali udało się także zagwarantować nagrodę za rok. To będzie nagroda za film, do którego zdjęcia dopiero zaczynamy kręcić. Ale został świetnie przyjęty ten pomysł, więc będziemy wracać po kolejne nagrody i to jest super po prostu. Myślę, że wszyscy polscy aktorzy mogą mi po prostu zazdrościć. Proszę to... Hey, please take it. I don't want it. It's done. I finished. Okay? It's done. Spotkałem się przez z taką gwiazdą jak Chris Stan, Pan Stan. Jestem zaszczycona, że w ogóle będę miała okazję go zobaczyć, być może nawet porozmawiać. Bo to jest fenomen na skalę światową, na skalę krajową. Przynieśliśmy nagrodę, bo Chris zasłynął i kolejna produkcja. Dlatego nagroda, najbardziej prestiżowa nagroda za najlepszą rolę w filmie Chicken Curry Love. No i proponujemy mu kontrakt muzyczny. Mamy nadzieję, że Krzysztof postanowi również na polskiej scenie muzycznej zasłynąć, bo naprawdę jesteśmy dumni. To jest nasza duma i towar eksportowy, no ale cieszymy się, że wraca do Polski jednak. To jest niesamowite. Trochę się stresuję, bo nigdy nie rozmawiałam z gwiazdą aż takiego formatu. Wiesz. A zainspirował cię Krzysiek do czegoś? Chris? Chris? Oczywiście, że tak. Żeby nie bać się niczego, żeby nie bać się wyzwań, żeby je podejmować. Żeby nie bać się zaistnieć, po prostu. Pewnie dużo będzie fanów z Indii, co nie? Bardzo liczę na to, że będzie również premiera w Polsce i mam nadzieję, że wtedy uda nam się wpaść, oczywiście, jeżeli będą akredytacje. Ja myślę w ogóle, że w tym momencie jakieś spotkanie z ambasadorem, o. Jakaś kolacja. Minuty dzielą nas od tego, żeby Chris Stan Khan się tutaj pojawił. Są dziennikarze chyba z każdej stacji telewizyjnej w Polsce, a podobno nawet i za granicą, bo chodzą tutaj ludzie, którzy nie mówią w języku polskim, więc tak obstawiam właśnie. Siadam, wychodzę. Szybki wywiad, będziemy mogli prosić. Ale jak już wyjdę? Najpierw ludzie, potem media. Oh, hi! My Indian fans, thank you! Yes. How did you like Bollywood? Oh, great! So now Kristan Khan, only after that Salman Khan, then Shah Rukh Khan. Okay, okay? I'm the first one. You're the first one. Great, thank you. Już nie zna więcej Hindusów. Dziękuję bardzo. Oczywiście, to przejdźmy, żeby normalni ludzie mogli wyjść. Bo ja nie jestem normalny. Będzie gwiazda. Chris, patrz, ma nawet okulary, takie jak ty. No możemy super, brawo. Kurde, elegancko.
Dzięki bardzo, dobra robota. Panie Krzysztofie, wielki zaszczyt. Niezależna komisja przyznaje panu prestiżową nagrodę za główną rolę w filmie Chicken Curry Love. I jest to kontrakt muzyczny na nagranie singla i teledysku. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Naprawdę kolejna nagroda po przylocie. Gratulacje. Są szczegóły tego kontraktu, więc dziękuję. Proszę bardzo, oddajemy na miejsce menadżera, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego. Mogę zdjęcie jeszcze? Oczywiście, że tak. Dziękujemy. Ja uważam, że żeby wszystko jakby potoczyło się z happy endem, musimy wspólnie zatańczyć taniec bollywoodzki, okej? Uwaga, kto chce zatańczyć taniec bollywoodzki, to za moimi plecami. Mnie nauczono tak, najpierw ręka ta do przodu, potem cztery razy walimy w bęben, raz, dwa, trzy, cztery, prawa ręka, cztery razy, lewa ręka, cztery razy, a na koniec to. Okay? Uwaga, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Odłożymy konkretowo. Jeszcze raz. Uwaga. Trzy, cztery. Patrzymy do kamery. Dziękuję bardzo. Od razu, prawda? Gwiazda. TV, jesteśmy właśnie na lotnisku Okęcia i powitaliśmy wielką gwiazdę, aktora Chris Tankana, który otrzymał prestiżową nagrodę Hindi International Film Festival Awards. Cześć. Cześć, cześć, witam Polska, cześć. Jestem zaskoczona tym, że znakomicie mówisz po polsku, mimo że byłeś wiele dni za granicą. To prawda, gdzieś się powoli zaciera ten akcent polski, ale jednak 6 dni to nie aż tak dużo, żeby totalnie stracić, więc jeszcze porozmawiam się po polsku, chociaż już myślę w języku hindi. To prawda, że już jeśli myślę sobie, że na przykład jestem głodny, to już myślę sobie w języku hindi. Choreografia, którą mogliśmy zobaczyć w filmie Chicken Curry Love, była bardzo skomplikowana. Ja podjęłam się pewnie nieudolnej próby interpretacji niektórych gestów i na przykład to, myślę, że mogło być takim zarzucaniem lasa miłości. O tak, to świetnie to rozczytałaś, naprawdę. Najpierw zarzucanie, a potem przyciąganie, prawda? Takie, ale już bardziej magiczne, magnetyczne, już nie siłą, że przyciągamy tą kobietę, prawda, na chama, tylko jednak ją magnetyzujemy troszeczkę. Te gesty są bardzo symboliczne. Rzeczywiście, powiedz mi, Chris, jak wyglądały twoje przygotowania? No cóż, zamieszkałem w hotelu. Z widokiem na miasto poprosiłem, żeby trochę poczuć, jak to miasto funkcjonuje, jak żyje, żeby jakby wiedzieć, co mam zagrać, prawda? Ale był smog, więc niewiele widziałem, więc musiałem trochę sobie wyobrazić, ale poszło dobrze. Znakomicie. Wiem, że będzie premiera w Cannes, natomiast liczę na jakąś... Tak, zapraszam na premierę w Cannes. Ta premiera odbędzie się w Starbucksie na moim laptopie, ale w czasie festiwalu w Cannes. To będzie dobry moment. Tak mniej więcej wyglądają premiery w Cannes jednej polskiej aktorki, więc ja też widzę jej trochę. Czy będzie może jakaś skromna chociaż premiera w Polsce? Nie przewiduję. To jest dość mały rynek. Cieszę się, że mam tylu fanów, ale mimo wszystko celujemy w światowe rynki. Jasne. Wiem, że wzięli udział aktorzy również z polskiego rynku. Nawet nie znam ich dobrze. Tak poleciła mi menadżerka, że oni są rozpoznawalni tutaj na rynku, że uniosą rolę. Jeden Czarek, tak, a drugi nie pamiętam. Sebastian, początkujący aktor, więc możesz nie kojarzyć. Natomiast on Roszczeniowy. Słyszałam, o te 12 zł zrobił naprawdę... Nie było to ładne z jego strony, ale powiedzmy, każdy popełnia błędy na takim etapie kariery. To jest niesamowite, że wyciągasz ludzi, także takich nieznanych. Trzeba zawsze windę posłać w dół. Jak się jest już na szczycie, trzeba tą windę posłać w dół i pomóc wjechać na samą górę innym aktorom, którzy nie mieli takiej szansy, takiej trampoliny jak ja. To jest niesamowite, że mimo ogromnej sławy, która niemal mnie przygniata, pozostałeś skromnym człowiekiem z Polski i pamiętasz, skąd pochodzisz ciągle. Pokora przede wszystkim, twarde stąpanie po ziemi. Tak, jestem chłopakiem, prostym chłopakiem z Warszawy ciągle gdzieś w sercu, chociaż już trochę też z Mumbai.